Siemanko, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na vloga. Jest piątek i ja skończyłam ostatniego vloga nagrywać dosłownie 2 czy 3 godziny wcześniej, ponieważ oficjalnie zaczęłam właśnie urlop wypoczynkowy i mega się cieszę. Słuchajcie, te początki są najfajniejsze, bo wiecie, że przed Wami jeszcze tyle wolnego. Jak już minie pierwszy tydzień, to już nie jest tak fajnie i ekscytująco. Natomiast te pierwsze właśnie godziny, kiedy wychodzicie z tej pracy, to są takie... Ja tak dawno nie miałam urlopu, takiego w sensie, wiecie, że dłużej niż jeden dzień. I najlepsze jest to, że te nawet pojedyncze dni, które brałam, to zawsze były na załatwianie czegoś, więc nie pamiętam takiego dnia, żebym sobie leżała i nic nie robiła, więc mega się cieszę, że w końcu to ma miejsce teraz i że będę mogła się przede wszystkim wyspać, pojeździć, pozwiedzać i zagospodarować ten czas po prostu tak jak chcę, nie śpiesząc się nigdzie. Już mam oczywiście plany praktycznie na cały urlop, łącznie z takimi pojedynczymi dniami, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja w każdym razie teraz wychodzę, bo idę koleżance farbować włosy, mam już okulary założone, bo włosów dzisiaj nie myłam, bo właśnie jutro będę chciała farbować, więc też Wam od razu pokażę. Pokażę Wam paznokcie, bo będę malowała tymi nowymi lakierami z Pierrenne. Mówię lakierami, bo jeszcze nie wiem którym. I będę też wieczorem wychodziła, więc na pewno będę miała jakiś mocniejszy make-up. Outfit Wam pokażę, mam nadzieję, że tym razem się uda. Więc no, to tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że ten vlog będzie dla Was ciekawy. I widzimy się w takim razie już jutro. I mamy sobotę. Ja już się trochę ogarnęłam, mimo tego, że zostało mi jeszcze ponad 2 godziny, 2,5 godziny do wyjścia, to postanowiłam się wykąpać, zrobić sobie włosy, to znaczy włosy, wiecie co, umyłam i wyczesałam na szczotkę, ale chyba jeszcze sobie je wyprostuję i zrobiłam też makijaż. Makijaż mam dzisiaj trochę słabszy, ponieważ jak widzicie, pewnie wczoraj już widzieliście, mam oprychę w buzi. Tego jeszcze nie grali, słuchajcie, miałam oprychę tu, ale w buzi chyba jeszcze nie miałam. I dzisiaj zeszła mi już opuchlizna, natomiast słuchajcie, jak te usta były wczoraj takie spuchnięte, oczywiście to strasznie bolało i boli jeszcze dzisiaj, ale jak była ta opuchlizna, to powiem Wam, że bardzo dobrze to wyglądało i tak nawet zaczęłam się zastanawiać, czy sobie troszeczkę nie powiększyć tych ust, ale tak wiecie, no troszeczkę, bo jakoś tak, nie wiem, spodobało mi się. Natomiast słuchajcie, ta opryszka dzisiaj już mi zaczęła schodzić i teraz mi pęka i krew mi co chwilę leci, więc raczej pomadki sobie nie nałożę, mam tylko teraz taki olejek, żeby te usta nie były takie suche. Ogólnie nałożyłam sobie bronzer, 2 bronzery w zasadzie, przykleiłam 315 i na oczach mam takie cienie złoto-brązowe, więc w zasadzie taki standard, bo stwierdziłam, że tak się najlepiej czuję. I zawsze Wam to mówię i zawsze tak samo prawie się maluję. Ale zobaczcie, makijaż zupełnie inaczej wygląda na przykład dzisiaj. Mimo tego, że jest podobny do tego zeszłego tygodnia, ale jak nie ma się ust pomalowanych, to jakby tak jest inaczej, nie? Nie wiem, czy sobie ich nie obrysuję chociaż konturówką. Pewnie tak, ale to przed samym wyjściem, bo jeszcze będę pewnie piła, jadła, także no. Paznokcie też pomalowałam. Słuchajcie, użyłam dzisiaj tego nowego lakieru z Pierrenne. Tego w numerze 279 Bitter Chocolate. I jak przystało na gorzką czekoladę? Słuchajcie, ta czekolada nie ma żadnego odcienia. Tak jak większość czekoladowych odcieni, czy farb do włosów czekoladowych ma czerwony pigment, tak ten lakier, słuchajcie, nie ma nic. Naprawdę, jest bardzo ładny, uwielbiam takie kolory. Zobaczymy, jak on się będzie trzymał. Natomiast jeśli chodzi o pędzelek, jest dość szeroki, ciężko pomalować małe paznokcie, te najmniejsze. Trochę powyjeżdżałam, ale oczywiście zaraz sobie to zmyję, to tam nie ma problemu. Natomiast przejeżdżacie 2 razy i macie paznokieć pokryty. Potrzebne są oczywiście 2 warstwy, żeby pokryć w pełni te paznokcie. I na to nałożyłam tę odżywkę, która się niby ma trzymywać lakier do 10 dni, też z Pierrenne. Także zobaczymy, jak ten zestawik utrzyma się na paznokciach, ile będzie się trzymał, bo no wygląda ładnie. Chciałabym, żeby chociaż do środy, żebym mogła w środę sobie na świeżo pomalować, jak będę właśnie jechała do Warszawy. I wtedy może użyję tego drugiego lakieru. Zresztą zobaczę. W każdym razie teraz 2 słowa, jeśli chodzi o włosy, które zaraz pewnie będę prostowała. Słuchajcie, miałam dzisiaj farbować, ale myślałam cały wieczór wczoraj, myślałam w nocy, myślałam jeszcze dzisiaj w ciągu dnia, czy faktycznie to jest dobry pomysł z tą czekoladą, bo chyba to w ostatnim vlogu Wam mówiłam, że zrobię sobie czekoladowy kolor, będzie piękny jeden kolor i ewentualnie troszeczkę tu z przodu sobie rozjaśnię, jak będzie mi za ciemno. Ale wiecie co, tak przemyślałam, obejrzałam te włosy i jednak ta góra jest na tyle jasna, na szczęście tego tutaj tak nie widać, a wieczorem już w ogóle nie będzie widać, ale z racji tego, że właśnie te farby mi się tak szybko wypłukują przez te szampony oczyszczające, ale w takim tempie to nigdy mi się farba nie wypłukiwała, słuchajcie, i szczególnie właśnie, bo ja zostawiam te szampony na kilka minut i właśnie te same odrosty tutaj, przy dosłownie takie 3 cm, tej farby w ogóle nie ma, mam swoje włosy, także to jest nieprawdopodobne, ale pomyślałam sobie, że jak zrobię tą czekoladę,
to będę musiała po długości przyciemnić te włosy i będę miała cały czas jaśniejszy odrost i będę go musiała robić dosłownie co tydzień albo co półtora tygodnia, no bo jak to wygląda, jak się ma ciemne włosy i jasny odrost. Także chyba jednak z racji tego, że jestem teraz na poziomie 7, czyli jestem tak naprawdę pomiędzy ciemnym a jasnym, to chyba sobie jednak, słuchajcie, kupię znowu ten dekoloryzator, co ostatnio robiłam Wam filmik, i od razu farbę nałożę jakąś jasną po nim, bo chyba będzie mi lepiej na tę chwilę zrobić kolor jasny ze względu właśnie na ten odrost, tym bardziej, że ja i tak będę póki co na razie myła tymi szamponami, bo nic innego nie pomaga, także to będzie chyba lepsza opcja, więc spróbuję, zobaczymy. W przyszłym tygodniu na pewno pojawi się vlog z tego wydarzenia, bo ja tak chyba chcę troszeczkę jaśniejsze włosy. Zresztą jak ja właśnie wstawiłam ten filmik z tym dekoloryzatorem, to praktycznie każda z Was napisała, że w jaśniejszych wyglądam ładniej, młodziej, jestem bardziej rozświetlona i że nawet rudy mi pasuje. Wiecie co? Ja sobie zdaję sprawę, że ten rudy może mi pasować, bo ja mam zielone oczy, więc ja się też wcale źle nie czuję w rudym kolorze, z tym, że ja bym chciała jakiś taki przygaszony blond mieć na razie, tak jak miałam kiedyś kilka lat temu. I wiem, że w tych blondach wygląda się zawsze bardziej mdło, ale to jest też pewnie tutaj kwestia przyzwyczajenia, bo wy mnie widzicie w tych ciemnych, a te ciemne jednak, no każdy jak sobie zrobi ciemne włosy, to będzie w nich wyraźniej wyglądał, szczególnie jak jeszcze się chodzi przez jakiś tam czas w ciemnych włosach i nagle się przeskakuje na jasne, no to faktycznie w tych jasnych potem się wygląda tak bardzo mdło, ale jakoś mi to, słuchajcie, bardzo chyba nie będzie przeszkadzać. Mam ochotę na zmianę też, no ze względu, no mówię, na te odrosty. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie, także filmik niedługo się pojawi. I z racji tego, że słuchajcie, nie farbowałam dzisiaj tych włosów, postanowiłam sobie nałożyć ten mój żel arbuzowy i olej. Chodziłam tak chyba przez 2 godziny, natomiast jeśli chodzi, słuchajcie, o olej, to dzisiaj nie użyłam tego mojego kameliowego, tylko taką nowość z Orientany, znaczy nowość u mnie, i to jest ajurwedyjska terapia do włosów. Ja mam taki tonik do włosów, miałam 2, teraz już kończę drugie opakowanie. Psikacie sobie włosy i to ma niby stymulować porost włosów, to też zresztą, ale zaraz Wam coś o tym jeszcze powiem, o tym olejku. Natomiast ten tonik jest bardzo fajny, bo on odświeża skórę głowy i nie musicie jakby myć zaraz po tym włosów. Możecie nawet przed pracą sobie spryskać i tylko będziecie miały odświeżone te włosy, więc to jest coś naprawdę fajnego. Nie wiem, czy to jest dostępne w Hebe, czy tylko na internecie. Ja kupowałam akurat na Allegro, bo się opłacało, bo były po 2 dyszki, ale jeżeli chcecie coś na porost włosów, to naprawdę ten tonik jest super. Ale jeśli chodzi, słuchajcie, o ten olejek, on ma w zasadzie działanie takie samo, bo stymuluje porost włosów, zatrzymuje wypadanie, niweluje podrażnienia i przywraca jej stan równowagi. Czyli super, ja sobie nałożyłam go oczywiście też w takiej małej ilości na skórę głowy, ale właśnie dziewczyny na różnych stronach internetowych pisały, że on jest też fajny właśnie do olejowania włosów, więc ja na ten mój żel arbuzowy dzisiaj nałożyłam sobie ten olejek i włosy no są ładne, po każdym olejowaniu, słuchajcie, te włosy są ładne, pachnie przepięknie, słuchajcie, ten zapach jest po prostu tak intensywny. Przepiękny, taki słodko trochę orientalny właśnie, natomiast on się nie utrzymuje na włosach. Te włosy, chociaż może troszeczkę, te włosy pachniały po prostu w momencie, kiedy go miałam na włosach, natomiast teraz jak już umyłam, to pachną mi po prostu odżywką. Także zobaczymy, będę go stosowała też, mam nadzieję, że w miarę regularnie. Póki co to olejowanie idzie mi dobrze, bo olejuję raz na tydzień, więc wydaje mi się, że jest ok. Także dobra, słuchajcie, ja uciekam w takim razie i widzimy się za chwilę, pokażę, znaczy za chwilę dla Was, za chwilę dla mnie, za jakąś pewnie godzinę, półtorej, i pokażę Wam, w czym jadę. Jeszcze się nie ubrałam tak do końca, dlatego że jeszcze, słuchajcie, nie wychodzę, bo jest godzina 8, ale zrobiło się jakoś dziwnie ciemno i musiałam zapalić lampę tutaj w przedpokoju. Ja nie wiem, o co chodzi, czy już dzień jest coraz krótszy, czy co, bo nie wiem. W każdym razie zapaliłam lampę, żebyście w ogóle coś widzieli. Wyprostowałam sobie włosy i grzywkę też prostowałam, ale grzywki nie prostowałam tu, tylko oczywiście na bok. I zobaczcie, jak ona wisi. Jeszcze tu mam takie pasmo, które jest wichrem i nie należy ani do tej strony, ani do tej. Już w ogóle nic z tym, słuchajcie, nie mogę zrobić. Ja ogólnie kiedyś tego nie miałam. Ja nie wiem, skąd się wzięło to pasemko takie dziwne teraz. Na stare lata. Nie mam pojęcia. W każdym razie, no niestety, moje wyprostowane włosy, chciałam wyglądać lepiej, a się okazuje, że wyglądają jeszcze gorzej. Także mam nadzieję, że one po prostu wiatr je rozwieje, jak wyjdę na dwór, i w ogóle będą inaczej wyglądały. Trochę nie wiem, co z tą grzywką zrobić, bo ona na pewno będzie mi przeszkadzała. Jak będę po prostu tańczyła czy coś, no to ona będzie mi prawdopodobnie dokładnie tak jak teraz wisiała, więc nie wiem, za ucho ją wziąć, czy po prostu przypiąć jakoś. Nad tym się jeszcze zastanowię. Natomiast założyłam, słuchajcie, sobie tą bluzkę bez pleców. Tą z H&M-u.
Pomyślałam sobie, że może w sumie to jest dobra opcja. Na to zarzucę sobie prawdopodobnie czarną katanę. Mam do tego rurki z Zary, te jeginsy. Jezu, wiecie co, ja tak dawno nie miałam jeansów, a, znaczy jeansy miałam tydzień temu, ale rurek, Jezus, chyba miałam ostatni raz w maju albo w czerwcu na początku. Tak się dziwnie czuję, bo wiecie, teraz jest jeszcze gorąco, ludzie chodzą w krótkich spodenkach i w ogóle ubrani tak typowo letnio, natomiast tak jak wam wcześniej mówiłam, no ja będę, dać Boże, więc tam już nie będzie tak ciepło, więc mam nadzieję, że ten outfit będzie ok i założę pewnie białe riboki, mam też nerkę, bo z nerką jest najwygodniej, bo jak się tańczy, to nic wam tutaj nie majta, a raz miałam tą torebkę z Fabioli, to niestety no ona z takim klocem i trochę przeszkadzała. Ona jest piękna, efektowna, można z nią wszędzie iść, ale nie na imprezę, bo po prostu ona się nie nadaje, więc no wziąłam sobie tą nerkę, zaraz sobie tutaj powsadzam jakieś rzeczy, bo chcę chociaż raz być, słuchajcie, przygotowana przed czasem. I w sumie chyba tak jest, bo jest teraz 8, więc mam jeszcze trochę czasu. Pomalowałam sobie delikatnie usta i chyba całą noc będę z tym błyszczykiem, to jest taki jakiś tam z AA stary. Taki coś z jakimś tam kwasem hialuronowym, nie wiem. W każdym razie to nie ma koloru, to jest tylko takie właśnie bezbarwne, ale to bardzo ładnie wygląda. Także to jest chyba mój, słuchajcie, outfit na dzisiaj. Co źle się czuję w tych spodniach, ale to już chyba musi tak zostać po prostu, bo też nie chcę ciągle chodzić w mom jeans, bo jak gdzieś wychodziłam i było zimno, to zawsze zakładałam albo niebieskie, albo te szare mom jeans, więc dzisiaj chyba po prostu... No chyba w tych rurach pójdę. Mam też złoty zegarek, dawno go nie miałam, no i oczywiście... Kolczyki, takie kulki tutaj małe i te takie kółeczka. Często mnie o nie pytacie, słuchajcie, to jest Primark. Jak byłam w Warszawie w Primarku, to kupiłam. Powtarzam się pewnie, ale pod ostatnim filmem też były pytania, więc tak, to nie jest złoto, to jest złoto z Primarka za 13 zł. Także dobra, słuchajcie, to jest wszystko w takim razie. Ja będę uciekała i co, widzimy się jutro, mam nadzieję. I mamy niedzielę, ja już się przyszykowałam, zaraz będę wychodziła, jestem w sukience, mam też klapy, ale zaraz pokażę wam cały strój. Chcę powiedzieć, że jest bardzo ciepło, słuchajcie, jest taka duchota, ostatnie dni chyba nie było aż tak ciepło, natomiast dzisiaj jest jakoś tak parno i trochę aż nie chce mi się wychodzić, ale muszę iść, zresztą ile można siedzieć w domu, także chociaż się przejdę, zrobię sobie taki spacer. Jeśli chodzi o wczoraj, to słuchajcie, było genialnie, uwielbiam to miejsce. To jest ten bar na Fali, wejście 50. Słuchajcie, tam jest po prostu cudownie. Super muza, fajni ludzie. Wszyscy są jakoś tak przyjaźnie do siebie nastawieni. Tam w ogóle jest tak, że są chyba dwa bary. I jest kilka osób, które obsługują, natomiast kolejki są masakryczne. Słuchajcie, po prostu jest tragedia, żeby coś kupić do picia, to trzeba tam się nastać. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle o taką organizację w tym barze, to słuchajcie, tam są tacy kolesie, ja nie wiem, oni są właśnie chyba od takiej organizacji. Oni i tańczą, i tam biegają między ludźmi, zajmują się w zasadzie takimi... różnymi dziwnymi rzeczami, o których bym nawet nie pomyślała. W każdym razie oni są tacy, oni mają po 20 parę lat. Oni są tacy, że jak na przykład my kupiłyśmy piwo i chciałyśmy sobie tam zejść na ten piasek, usiąść gdzieś, niestety nie było wolnych miejsc, to oni podlatują i od razu: cześć, szukacie wolnych miejsc? Ile was jest? Ja mówię, że we dwie. No to mówi, zaraz przyjadę wam leżaki. I słuchajcie, w ogóle tak organizują wszystko fajnie, że to jest takie miłe. Także naprawdę, słuchajcie, fajna impreza. Fajnie, że ta pogoda sprzyjała nam wczoraj, bo bałam się, że zmarznę, a wcale nie było tak źle. Także nawet jakbym pojechała chyba w krótkich spodenkach, to wydaje mi się, że byłoby ok, rzęsy się trzymały całą noc, także wow, niesamowite. No, także teraz słuchajcie, będę wychodziła i ubrałam się w tą sukienkę z HM-u. To jest ta sukienka taka z tym marszczeniem tutaj. Wypisałyście mi ostatnio, że nie możecie jej dostać, że ona jest niedostępna, ale pamiętajcie, że w HM-ie wszystko wraca. Ten cały haul, który ja wam nagrywałam, był właśnie z rzeczami, które są niedostępne. Ja po prostu gdzieś tam na nie polowałam. Jak akurat wchodziłam na HM, to one były dostępne. Szczególnie warto rano sprawdzać, dlatego że często właśnie rano te ubrania się pojawiają. Aczkolwiek w ciągu dnia też, także to jakby nie ma chyba konkretnej godziny, kiedy są rejestrowane te zwroty. Natomiast tam jest taki przemiał, słuchajcie, tych lumpów, że jak chcecie coś kupić, jak będziecie sprawdzać, to na pewno to kupicie. Tą sukienkę dzisiaj zakładam pierwszy raz, bo w sumie nie miałam okazji jeszcze zakładać. Trochę tak się goło czuję, bo ona jednak, ta ramionczka ma takie wąskie, ale tak na dobrą sprawę ja w takich bluzkach też chodzę, tylko po prostu chyba jestem nieprzyzwyczajona do takiego fasonu sukienki, ale pokażę wam się w całości, już nie będę przestawiała teraz tej kamery, jak ona wygląda, mam nadzieję, że to wszystko zobaczycie. No taka sukmana, no, ona jest do połowy łydki, do tego mam klapki z Zary, te takie, w sumie to wam pokażę, o takie. Miałam założyć jasne, ale w końcu ostatecznie zakładam te. One są skórzane, kupione w zeszłym chyba roku. Ja wam powiem szczerze, że ja do tych skórzanych mam taki
Nie mam jakiegoś takiego fisia na punkcie tych skórzanych butów, czy klapków, czy tam czegokolwiek, bo tak samo w nich się chodzi. One ogólnie, te klapki, bardzo mnie obcierały na początku. Jestem ciekawa, czy dzisiaj mi nie obetrą, jak teraz będę szła. A widzicie, są ze skóry, więc tu nie ma reguły. Ja wiem, że są osoby, które po prostu lubią i noszą tylko skórzane buty. Dla mnie to nie ma większego znaczenia. No i słuchajcie, biorę tą torbę. Niestety jest trochę tutaj zafarbowana, ale to wiecie co, kupię jakiś odplamiacz i najwyżej zamoczę ją jeszcze, jak ją trochę pobrudzę teraz, w przyszłym tygodniu pewnie, zamoczę ją jeszcze raz i mam nadzieję, że to wszystko zejdzie. To nie jest jakoś nie wiadomo jak widoczne, ale jednak tak z bliska jak się przyjrzę, to widzę. Jest mega pognieciona, bo słuchajcie, ściągnęłam ją teraz z linek, a że mam kilka rzeczy do zabrania, no to już nie chce mi się prasować, bo już muszę wychodzić. Także biorę tą torbę i idę. Włosy mam spięte w takiego koka tutaj, więc no to tyle. Także słuchajcie, uciekam i widzimy się, myślę, że trochę później. Nie no, pięknie wyglądam z tą opryszką. Witajcie w poniedziałek, mój pierwszy dzień urlopu. Jest godzina 10:10, ja zaraz będę wychodziła, bo jadę do Gdańska załatwić sprawę w szpitalu, bo chcę się przepisać, w sensie moją kolonoskopię z wojewódzkiego szpitala do jakiegoś tam innego, dlatego że słuchajcie, nie chce mi się kurczę czekać do Halloween, więc spróbuję się przepisać. Próbuję się też dodzwonić, zapytać się, jakie są terminy w tym szpitalu kawałek dalej, tam też to jest to chyba ta sama ulica nawet. Ale niestety jestem cały czas 16, 11 w kolejce, więc wątpię, że mogłaś tam dodzwonić, szczególnie w poniedziałek rano. Także pojadę tam i muszę iść do forum na chwilę. Chcę też wejść do TK Maxa, bo mam ochotę na jakieś nowe okulary słoneczne, bo moje już są trochę takie... One są ładne, to jest Esprita, akurat ich tutaj nie mam, ale wiecie jak, ja mam tylko jedne. Natomiast przez to, że noszę je bez opakowania, niestety troszeczkę się już porysowały i... Właśnie to jest bez sensu. Dostałam opakowanie ładne, no bo w TK Maxie jak kupujecie, to sobie wybieracie opakowanie. I gdzieś to posiałam to opakowanie i teraz jak wrzucam do torebki, przeważnie oczywiście noszę na... albo na głowie, albo po prostu noszę je normalnie, tak wiecie, jak świeci słońce na nosie. Natomiast powinnam mieć to opakowanie zawsze w torebce. Jak nie chcę ich mieć na głowie czy na nosie, no to żebym je mogła schować. A ja tak wrzucam do tej torebki i niestety... No trochę tak wyglądają słabo, zresztą ja mam ochotę na inny kształt. Jak znajdę takie okulary, to na pewno jak wrócę wam pokażę. Też zastanawiam się to zrobić z farbą, ponieważ w sobotę napisałam do takiego sprzedawcy na Allegro. Jest tylko jeden sprzedawca, który ma ten dekoloryzator, René Blanchet, to się tak mówi, i farbę, którą chcę, żeby od razu nałożyć po tym dekoloryzatorze. Tym razem tak chcę zrobić. Natomiast chciałabym tą farbę dostać jutro do paczkomatu, bo w środę jest ostatni dzień, kiedy mogę zrobić, bo w czwartek jadę już do Warszawy. I słuchajcie, nie odpisał, nie odbiera i teraz tak się zastanawiam, czy nie wysiąść przy dworcu, bo ja wam kiedyś chyba mówiłam, jak kręciłam ten filmik z dekoloryzacją, że widziałam ten dekoloryzator też w naturze, więc mogłabym teoretycznie iść tam go kupić. I też widziałam, że w niektórych sklepach Hebe są farby fryzjerskie, ale ja nie wiem, czy to jest tylko online, czy one są też dostępne stacjonarnie. No w mojej Hebe na pewno tutaj nie ma, w tym małym, więc właśnie koło dworca jest takie duże Hebe, może tam będą te farby, to może bym sobie tam jakiś zestawik kupiła. Właśnie nie wiem, co teraz w sumie zrobić, bo też nie chcę mi się nie wiadomo ile łazić, słuchajcie. Ja się tak odzwyczaiłam od chodzenia po tych sklepach, że teraz chcę po prostu wskoczyć, załatwić i wrócić. Także tym bardziej, że jest dosyć ciepło, żeby nie powiedzieć gorąco. Ja mam wody dzisiaj z Reserved i czekam, aż mi dezodorant wyschnie, bo sobie kulką posmarowałam, dlatego że bardzo się tutaj brudzą te bluzki od czego? Od sztyftów. I do tego mam zwykłe niebieskie mam jeans, te takie z Vinted. No i jeszcze jak jesteśmy, słuchajcie, przy Zarze, bo te spodenki są z Zary, te jeginsy, one są z Zary, ja je zakładałam w sobotę na imprezę, jak jechałam nad morze. I to nie jest czarny, to jest taki sprany czarny, bo tam są różne kolory, szary, właśnie sprany, czarny, czarny, niebieski, tam jest w ogóle tych kolorów bardzo dużo. To są takie jeginsy z wysokim stanem za 89 zł, czy za 99, już teraz nie wiem. W każdym razie one są ogólnie bardzo wygodne, bo one są jak getry. Tylko właśnie z tego typu spodniami, jeansami, rurkami jest tak, że... Dużo z was nie lubi spodni o prostym kroju czy mam jeans, bo mówicie, że nie podkreślają sylwetki, tylko pamiętajcie, że rurki podkreślają sylwetkę, a co za tym idzie, podkreślają wszystko, co macie ładne i tak samo to wszystko, co macie niekoniecznie ładne. No chyba każda ma z nas w sobie coś, czego nie lubi i chyba, że macie idealne figury, no to rurki są po prostu stworzone dla was. Natomiast jeżeli macie jakieś rzeczy, które
nie do końca chciałybyście wyeksponować, to rurki to zrobią, więc to nie jest do końca tak, że słuchajcie, rurki są spodniami idealnymi dla wszystkich. Już wam kiedyś to mówiłam. Wysoki stan uwydatnia brzuch. Jeżeli macie masywne uda, uwydatnią rurki w masywne uda, czy łydki, czy płaski tyłek, czy cokolwiek, to w rureczkach wszystko będzie widać. Ale do czego dążę? Słuchajcie, te rurki mam krótko i w miarę je polubiłam, mimo tego, że one są takie już no bardzo dopasowane, to polubiłam je, bo są wygodne, ale ja zauważyłam już ostatnio, jakie miałam. Wy tego pewnie teraz nie zauważycie, ale na jednej nogawce, tak jakby przy kolanie, zrobiła się taka jasna plama. Jaśniejsze od reszty spodni. I teraz nie wiem, czy to będzie tutaj widać. No pewnie nie, bo to jest za ciemno. W każdym razie, o, może teraz będzie, nie wiem, czy wy to widzicie. Po prostu tutaj przy kolanie jest taka jaśniejsza plama. I jak ja założę, to jak się światło odbija, to słuchajcie, to tak widać. I ja nie wiem, czy jakoś ten barwnik nierównomiernie zszedł, natomiast wygląda to co najmniej dziwnie, więc ja je wypiorę. Ja zobaczę, czy to widać, jak się je po prostu trzyma w ręku, czy to tylko widać, jak się założy, ale... Jak będę w forum dzisiaj, to zajdę w ogóle i zobaczę, czy jeszcze gdzieś na promce nie ma czarnych spodni, no bo ja muszę mieć czarne rurki. One są, co prawda w nich dużo nie chodziłam ostatnimi czasy, bo ja częściej zakładałam mimo wszystko mam jeans, ale no czarne rurki są potrzebne, muszą być w szafie, więc fajnie udało mi się jeszcze znaleźć właśnie na promce jakiejś, ale zobaczymy. Też od dzisiaj są nowe promocje właśnie w Hebe i w Rossmanie. Mam dwie rzeczy, które chciałabym kupić, więc jak kupię, to wam też pokażę. I dobra, słuchajcie, uciekam, bo ten vlog będzie za długi. A jeszcze chcę się z nami połączyć, jak wrócę. Także do zobaczenia za kilka godzin. Jest pół do trzeciej. Ja właśnie weszłam do domu i w ogóle zachmurzone niebo, jest jakoś tak dziwnie zimno. W Gdańsku już w ogóle, słuchajcie, ludzie chodzą w dżinsach i w kurtkach. Tak to może bym się nie ubrała, bo jak wychodzi słońce, to jednak przygrzewa, ale generalnie pogoda jest bardzo jesienna, muszę wam powiedzieć. Mam zimne ręce jak lody, zaraz sobie kawę zrobię i wypiję. W każdym razie, słuchajcie, w szpitalu nic nie załatwiłam, dlatego że nastałam się. Oczywiście kłótnia była przy okienku, że pani za wolno obsługuje, że jest jedna osoba, a w kolejce 10, stoją już od godziny. No ja też się naczekałam. Niestety dowiedziałam się tylko tyle, że w tym drugim właśnie szpitalu, czy to jest przychodnia, nie wiem co to jest, tam robią kolonoskopię, znaczy zapisy są teraz na listopad, czyli jeszcze później, więc więc zostanę już z tym 29 października i no i tyle, już nie będę się przepisywała, bo poza tym jak będę chciała się przepisać, to będę musiała iść znowu po skierowanie, bo już nie mogę jakby przenieść tego skierowania, bo to już jest tam zaklepane i będę musiała brać nowe, więc w ogóle bez sensu pierdzielenie z tym. W każdym razie, jeśli chodzi o sklepy, to słuchajcie, też mi się nie chciało chodzić, naprawdę. Weszłam do tego TK Maxa, spodobały mi się jedne okulary, takie kocie, takie trochę lata 80. Fajne, naprawdę fajne. Zdjęłam maseczkę i tak sobie w lusterku, bo wiecie, w masce to się inaczej wygląda. Zdjęłam tą maseczkę i tak się patrzyłam na siebie w lustrze i było całkiem okej, tylko tak... Kurczę, myślałam o czymś delikatniejszym, bo jednak jak ona ma takie czarne, grube oprawki, to do takich włosów ok, ale jak będę miała te jaśniejsze, to tak nie do końca jestem przekonana, więc pomyślę. Prawdopodobnie jutro będę jechała do Gdańska wieczorem na spotkanie, to wtedy ewentualnie na spotkanie, spotkać się po prostu towarzysko, to wtedy ewentualnie wejdę do TK Maxa i może je kupię, bo były jeszcze takie fajne z Fossila, chyba dwie pary, które mi się podobały, ale słuchajcie, wszystkie były porysowane. Jeny, te okulary są tak zniszczone tam, no niestety, każdy bierze albo rozszerza te rączki, wiecie, i to tak, nie wiem, wyglądają niektóre okulary bardzo słabo, więc żałuję tych właśnie, że te Fossila są podrapane, ta szkiełka jest tak delikatnie zadrapane, bo... Znaczy zadrapane, takie ryski są, bo mocno tego nie widać, ale one mają bardzo ładny, taki delikatnie okrągły kształt i złotą ramkę. One są takie delikatniejsze i takie zupełnie właśnie inne. No ale trudno. No zobaczymy. Pomyślę, do jutra ewentualnie dojadę tam sobie. Jutro i kupię. Znaczy pójdę tam sobie jutro i kupię. I co? Po sklepach za dużo nie chodziłam. Słuchajcie, totalnie mi się nie chciało. Odzwyczaiłam się, już wam to klepię w każdym vlogu to samo, ale naprawdę. Po prostu jakoś tak nie mam w ogóle ochoty chodzić po sklepach. Do Rossmana weszłam tylko na chwilę, bo kupiłam sobie pastę do zębów. Też nie chciało mi się chodzić. Jeszcze miałam coś do kupienia, jakiś tonik chciałam, ale ten co chciałam nie był w promocji, więc w zasadzie już nic nie brałam. Także taka pasta, nie miałam jej nigdy. To jest wegańska pasta do zębów, wybiela zęby w 14 dni, nawilża, regeneruje, eliminuje bakterie, wspiera ochronę szkliwa. Także takie fajne połączenie, więc ja miałam jakąś chyba kokosową z tej firmy Nature On. Ale tej na pewno nie miałam. Ona jest właśnie antybakteryjna, także dlatego też się skusiłam. Nie wiem, czy wam powiedziałam. No, w każdym razie kosztowała 12 zł. I słuchajcie, w mojej to leżały jedne biedne czarne skinny jeans.
w rozmiarze 38 za 39 zł. Zobaczcie, nie wiem jak to się stało, z wysokim stanem. Naprawdę fajnie leżą, wyjątkowo fajnie. Tak one wyglądają. No zwykłe czarne, one są takie przed kostkę, ale tak ładnie się układają, bo wiecie co, one nie są takie zupełnie takie miękkie jak te jeginsy. Wydają się być w ogóle sztywne, ale jak się je założy, one naprawdę są bardzo fajnie się układają do ciała. One nie są takie, wiecie, ściskające, tylko tak jakby układają się do ciała. Naprawdę są ok. Ja je bardzo szybko przymierzyłam, bo nie chciało mi się, tak jak wam wspomniałam, tam za dużo chodzić po tych sklepach, więc tak tylko je wciągnęłam, bo jak zobaczyłam, że ten mój rozmiar jeden jest, nie wiem, skądś je tam wygrzebałam, bo były same rozmiary 32-34, więc skądś tam je wygrzebałam i... No i jeszcze raz na spokojnie przymierzę, ale wydaje mi się, że będą ok. Słuchajcie, za 39 zł, to nawet jak mam je podnosić pół roku, to i tak będzie ok. Tylko, że to są takie typowo czarne. To nie są takie jak te, co wam rano pokazywałam, tylko to są typowo takie czarne. I to jest wszystko, słuchajcie. Nic za bardzo w sumie nie załatwiłam w tym Gdańsku, ale no trudno. No pojechałam, przynajmniej dowiedziałam się i mam głowę już spokojną, że nie ma co szukać innego lekarza, tylko będę musiała już po prostu poczekać na swoją wizytę. No i tyle, także słuchajcie, będę uciekała, bo chcę sobie jeszcze dzisiaj zmontować jakiś film dla was, jeden albo właśnie dwa vlogi, bo mam chyba jeden jeszcze w zanadrzu plus ten. Chcę sobie coś obejrzeć, chcę sobie obejrzeć szać, kolejny odcinek, potem też spotykam się jeszcze ze znajomymi dzisiaj wieczorem, także to tyle. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Kolejny filmik to będzie już z farbowaniem włosów. O, udało mi się właśnie załatwić też farbę, słuchajcie. Pan ten napisał mi maila, że nie wyślę dzisiaj, mają za dużo zamówień, a ja zadzwoniłam i on powiedział, no dobrze, to ja pani wyślę. Ja mówię, no to fajnie, no to już słuchajcie, będę czekała, jutro mają przyjść te farby, ale jutro chyba nie będę farbowała, tylko w środę, także nie będzie całego procesu farbowania, bo nie będę farbowała w domu, ale zobaczycie przed i po, standardowo. Jestem ciekawa, co mi wyjdzie. Także wszystko oczywiście wam powiem i pokażę, jaką farbę też kupiłam w tym kolejnym filmiku. Także dzięki wielkie, że znowu byliście ze mną. Zapraszam oczywiście was na kolejny filmik i do zobaczenia. Pa!